Dzień dobry, nazywam się Paweł Masłowski i zapraszam Państwa na kolejny podcast z cyklu Czas na sztukę. Zabieram dziś Państwa w podróż do starożytnych Aten, czasów Kleistenesa i Temistoklesa, czasów narodzin ateńskiej demokracji i wielkiego zagrożenia dla całej Hellady, jakim były dwie wielkie inwazje Persów. Przyjrzymy się bowiem dzisiaj attyckim wazom pochodzącym z przełomu VI i V wieku przed naszą erą. Zrazu trudno w to uwierzyć, ale mitologiczna scena zdobiąca pierwszą z nich jest echem dramatycznych wydarzeń mających miejsce dokładnie 2500 lat temu w sierpniu roku 480 przed naszą erą. W tym samym oto czasie, gdy sprzymierzone oddziały greckie pod wodzą króla Sparty Leonidasa zastępują drogę Persom w Termopilach, u przylądka Artemision około 300 okrętów greckich wyda bitwę morską kilkakrotnie liczniejszej flocie króla Xerxesa. Pogoda sprzyjała Grekom. Kilka dni wcześniej gwałtowna letnia burza zniszczyła u wybrzeży Magnezji niemal 1/3 perskiej floty. Tak opowiada te zdarzenia Herodot. Cytuję w przekładzie Seweryna Hamera. Zakipiało morze i okręty zaskoczyła silna burza wraz z gwałtownym północno-wschodnim wiatrem, który mieszkańcy tej okolicy nazywają Helles Pontyjskim. Krąży wieść, że Ateńczycy z wyroku boskiego wezwali na pomoc Boreasza, skoro otrzymali przepowiednie, że mają swego szwagra zawezwać jako opiekuna. Boreasz zaś, wedle podania helleńskiego, ma żonę Atenkę, Oreityję, córkę Erechteusa. Z powodu więc tego powinowactwa Ateńczycy, jak wieść niesie, przypuszczali, że Boreasz jest ich szwagrem. I kiedy, czatując na okrętach w Chalkis na Eubei, zauważyli wzmagającą się burzę, albo już przedtem, składali ofiary i wzywali Boreasza oraz Oreityję, aby im pomogli i zniszczyli okręty barbarzyńców. A kiedy wrócili do domu, wznieśli Boreaszowi świątynię nad rzeką Ilissos. Bo to właśnie u brzegów Ilissosu ma rozgrywać się scena przedstawiona na naszym czerwonofigurowym stamnosie. Oto uskrzydlony brodaty mężczyzna ściga młodą kobietę. On odziany jest w krótki, sięgający kolan chiton, ona ma na sobie długi, sięgający kostek i spływający w niezliczonych fałdach chiton oraz wierzchni himation. Oboje ujęci są w biegu, on prawie już jej dopadł, wyciąga ku niej ramiona, ona odwraca się w stronę prześladowcy, próbuje jeszcze uciekać. Scenę obramowują dwie postacie stojących mężczyzn, może przypadkowych świadków porwania ateńskiej królewny. Jest jeszcze postać żeńska, nadająca całej kompozycji symetrii, ubrana bardzo podobnie jak Oreityja, również ujęta w ruchu, lecz idzie ona w przeciwnym kierunku. Może nie dostrzega w ogóle rozgrywającego się tuż obok dramatu. Nie wiemy tego, bo skrzydła Boreasza zasłaniają jej twarz. Nasza waza jest jednym z wielu przykładów wielkiej popularności tego motywu mitologicznego w malarstwie wazowym zaraz po roku 480, co nie może być przypadkiem. Grecy walczący u przylądka Artemision i pod Salaminą musieli oczywiście zabiegać również o przychylność pana mórz Posejdona. W kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie zachowało się naczynie, które zaświadcza, że również tego boga Ateńczycy zapisali do grona swoich krewnych. Na czerwonofigurowej amforze, datowanej w przybliżeniu na rok 460 przed naszą erą, widzimy scenę porwania Aitry, matki najważniejszego z attyckich herosów, Tezeusza. Kanoniczna wersja tego mitu mówi wprawdzie, że ojcem pogromcy Minotaura był król Aten, eponim Morza Egejskiego Aigeus. Widzimy jednak, że krótko po wojnach perskich popularna była również wersja boskiego rodowodu Tezeusza, a co za tym idzie również wszystkich Ateńczyków. Scena skomponowana jest podobnie jak ta na wazie z Boreaszem i Oreityją. W centrum postać nagiego boga z trójzębem w dłoni i wieńcem laurowym na głowie. Posejdon ukazany jest w wykroku, podobnie jak kobieca postać po jego prawej stronie. Nie ma tu już jednak tego dynamizmu, który widzieliśmy na poprzedniej wazie. Postacie ujęte są w hieratycznych, scenicznych pozach. Dla uzupełnienia symetrii malarz umieszcza po lewej stronie postać kobiecą kroczącą w przeciwnym kierunku, niemal lustrzane odbicie Aitry. Przed bitwą u przylądka Artemision, przypominam, jej okrągłą 2500 rocznicę obchodzimy w tych właśnie dniach, również marynarze flotylli perskiej starają się zabiegać o przychylność bóstw. Trzeba pamiętać, że jej trzon wystawiły Poleis greckie, pozostające pod władaniem Xerxesa. Po stronie perskiej walczyli Jonowie, Eolowie i Cyprioci. Ich zabiegi, w ocenie Herodota, okazują się również skuteczne. Cytuję. Magowie, składając krwawe ofiary i zamawiając wicher wołaniem, prócz tego ofiarując Tetydzie i Nereidom, uciszyli go w czwartym dniu. Zresztą może sam dobrowolnie się uspokoił. Tetydzie zaś składali ofiary,
bo słyszeli od Jonów podanie, że z tej okolicy uprowadził ją Peleus i że całe wybrzeże Sepiady należy do niej i do reszty Nereid. Spójrzmy na białogruntowaną oinochoę, dzbanek do serwowania wina, wykonaną w Atenach krótko po wojnach perskich. Naczynie to zdobi scena uprowadzenia, o którym wspomina Herodot. Scena walki Peleusa i Tetydy, rodziców Achillesa. Peleus, król tesalskiej w Tyi, miał dużo trudniejsze zadanie niż Boreasz czy Posejdon. Jest bowiem śmiertelnikiem, a obiektem jego pragnień jest nieśmiertelna bogini. Heros dopiął swego dzięki niezwykłej determinacji. Tetyda próbuje uwolnić się z jego uścisku, zmieniając postać. Przemienia się kolejno w ogień, wodę, wiatr, drzewo, ptaka, tygrysa, lwa, węża i w końcu w mątwę. Peleus nie zwolnił jednak uścisku i Tetyda dała w końcu za wygraną. Malarz naszej wazy nie mógł uchwycić rzecz jasna wszystkich tych metamorfoz, ale obok ludzkiej postaci bogini ukazał też lwa, który gryzie Peleusa w kark i coś, co wygląda na ogon węża lub może ramię ośmiornicy. Tę scenę również obramowują symetrycznie dwie postacie. Są to Nereidy, boskie siostry Tetydy. Gwałtownie gestykulują, ukazane są w ruchu. Małżeństwo Peleusa i Tetydy okazało się w końcu niedobrane. Jak wiemy, bogini nie mogła pogodzić się z faktem, że jej dzieci zrodzone z Peleusa są śmiertelne. Rodzice Achillesa szybko się rozstali. Na kolejnym naczyniu z naszej kolekcji, czarnofigurowej amforze datowanej na pierwszą ćwierć V wieku, widzimy scenę przekazania małego Achillesa na wychowanie centaurowi Chironowi. Centaur, inaczej niż przyjęło się później, ukazany jest z przednimi nogami ludzkimi. W lewej dłoni trzyma gałąź, na której niesie upolowane dopiero co zwierzęta. Prawą dłonią sięga w stronę Achillesa, którego na rękach trzyma jego ojciec Peleus. Ten również ubrany jest jak na polowanie, w lewej ręce trzyma dwa oszczepy, na głowie ma petasos, rodzaj starogreckiego sombrera, kapelusz o szerokim, chroniącym przed słońcem rondzie. Towarzyszy mu wielki, biały, myśliwski pies. Krótko po powstaniu tego naczynia, motyw Chirona wychowawcy znika powoli z repertuaru attyckiego malarstwa wazowego. Ma to związek z mającą miejsce w tym czasie rewolucją w wychowaniu. Dawny model edukacji, koncentrujący się na umiejętnościach praktycznych, sprawności fizycznej i muzyce, zaczyna ustępować miejsca nowemu modelowi nauczania, którym centralne miejsce zajmuje nauka czytania i pisania. Chiron mógł nauczyć Achillesa myślistwa, opatrywania ran, a nawet gry na lirze, ale nie uczył go czytać i pisać. Dwa kolejne naczynia, którym się teraz przyjrzymy, powstały kilka dziesięcioleci przed wojnami perskimi. Oba ozdobione są starodawną techniką czarnofigurową. Oba reprezentują ten sam typ naczynia, oinochoe, dzbanek z charakterystycznym trójdzielnym wylewem przypominającym liść koniczyny. Oinochoe, jak wspomniałem, służy do nalewania wina. Nie dziwi zatem ten sam motyw zdobiący oba naczynia. Oto bóg wina, Dionizos. Poznajemy go po wieńcu z liści winorośli na głowie i trzymanym w dłoni pucharze oraz po jego orszaku, dwóch ogoniastych i brodatych satyrach. Bóg zwraca się w stronę towarzyszącej mu kobiety. Przyjmuje się, że jest to Ariadna, królewna kreteńska, córka Minosa i Pazyfae, która, jak wiadomo, uciekła z ojczystej wyspy razem z Tezeuszem po tym, jak pomogła ateńskiemu Herosowi zgładzić Minotaura. Starożytni mitografowie nie potrafili wyjaśnić, dlaczego Tezeusz porzucił Ariadnę na wyspie Naxos, gdzie wkrótce potem odnalazł ją i poślubił Dionizos. Kto wie jednak, czy ateńscy artyści nie wzorowali tej sceny na odprawianym każdej wiosny w święto Antesteriów pradawnym religijnym rytuale, na inscenizacji Hieros Gamos, świętych zaślubin Dionizosa z Pazylinną, czyli z Kulową. Tak nazywano żonę archonta Basileusa, urzędnika, który odziedziczył po pradawnych królach Aten obowiązki kultowe. Scena rozgrywająca się na kolejnej z was, przepięknej czarnofigurowej amforze datowanej w przybliżeniu na rok 510, jest tak widowiskowa i ma w sobie taki ładunek komizmu, że można by przypuszczać, że malarz inspirował się tutaj którymś z przedstawień w ateńskim teatrze Dionizosa. Gdyby nie fakt, że komedie zaczęły być wystawiane podczas wielkich Dionizjów dopiero kilkanaście lat po powstaniu tego naczynia, już po wojnach perskich. Widzimy oto Heraklesa rozliczającego się z wykonania jednej ze swoich 12 prac. Tym razem podły król Eurysteus nakazuje Heraklesowi schwytać żywcem straszliwego dzika żyjącego na zboczach arkadyjskiej góry Rymantos. Na wazie przedstawiony jest moment, gdy Herakles prezentuje zdobycz Eurysteusowi.
Ten jednak ze strachu przed dziką bestią chowa się do pitosu, wielkiej beczki wkopanej w ziemię. Wystają z niej tylko głowa i ręce. Scenę tę obramowują dwie postacie. Z lewej sprzyjający Heraklesowi Hermes ze skrzydłami u nóg, z laską Herolda i petasosem na głowie. Z prawej strony postać kobieca, prawdopodobnie matka Eurysteusa, Kallifobe, gwałtownie gestykuluje, zdaje się coś perswadować swojemu tchórzliwemu synowi. W Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie eksponowane są dwa inne naczynia, na których można podziwiać pracę Heraklesa. Jedno z nich to czarnofigurowy skyfos, czyli czarka do picia wina, z przedstawieniem walki z bykiem kreteńskim, tym samym, z którym Pazyfae spłodziła Minotaura. Z kolei na czerwonofigurowym stamnosie, dużym dzbanie z szerokim otworem służącym do przechowywania rozmaitych cieczy, możemy zobaczyć scenę zapasów Heraklesa z Antaiosem. Do walki tej doszło pośród libijskiej pustyni podczas wyprawy Heraklesa na zachodnie krańce świata po jabłka Hesperyd. Walczący mężczyźni są nacy. Można by ich wziąć za uczestników zawodów zapaśniczych w ramach którychś ze starogreckich igrzysk, gdyby nie broń oparta o drzewo z lewej strony kompozycji. Według mitu Antaios, syn Gai, pozostawał niepokonany, dopóki miał kontakt ze swoją boską matką, to jest dopóki dotykał ziemi. Herakles musiał więc odwrócić niejako reguły zapasów. Zamiast próbować przeciwnika powalić, musiał go unieść jak najwyżej ponad ziemię. Nie dziwi też, że na naszej wazie Antaios stara się dotykać ziemi w możliwie wielu punktach, wyraźnie dążąc do pozycji, którą dzisiejsi zapaśnicy nazywają wysokim parterem. Klęczy na ziemi, wspierając się dodatkowo jedną ręką na leżącym na ziemi głazie. Jak wiadomo, Herakles po niezliczonych walkach, trudach i przygodach został na koniec przeniesiony cudownie na Olimp i przyjęty w poczet bogów. W kolekcji naszego muzeum mamy attyckie naczynie udekorowane sceną niebiańskich zaślubin Heraklesa z piękną Hebe, boginią uosabiającą młodość, córką Zeusa i Hery. Cóż zresztą za paradoks. Ta sama Hera, która z taką zawziętością prześladowała bohatera niemal od momentu jego poczęcia, zostaje oto teraz jego teściową. To dekorowane jeszcze techniką czarnofigurową naczynie powstało około roku 500. Jest to trójnożna pyksis, rodzaj puzderka na kobiece drobiazgi. Możemy być więc pewni, że służyło ono kiedyś jakiejś greckiej czy etruskiej damie, żyjącej w czasach wojen perskich. Z jednej strony naczynia widzimy pana młodego z wielką maczugą na ramieniu, za nim z zakrytą głową kroczy panna młoda, za nią z kolei jej matka, która zdaje się poprawiać welon na głowie Hebe. Z lewej strony widać fragment ołtarza, na którym zapewne złożono przed chwilą odpowiednie ofiary. Z drugiej strony naczynia kroczy boskie rodzeństwo panny młodej, Atena, w hełmie tak ogromnym, że wychodzi poza pole obrazu i zasłania ozdobny fryz na górnej krawędzi naczynia. Za Ateną z ogromną kitarą Apollo, za nim zaś z petasosem na głowie Hermes. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do wizyty w nowo otwartej Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Attyckie wazy to nie tylko świetna okazja do odświeżenia szkolnej wiedzy z mitologii. Jak się okazuje, mogą one powiedzieć nam bardzo wiele o czasach, w którym powstały i o ludziach, którzy je stworzyli, a także o tych, którzy używali ich na co dzień. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w świątyni Mus w muzeum.